Tak. Dzień dobry. Tak, witam pana. Pan Henryk Rodzim, tak? Tak, pan Henryk Rodzim, tak. Dobrze. Ja wiem, o co chodzi. Tak, ta rozmowa jest nagrywana, czy pan się na to zgadza? Tak, zgadzam się. Zostanie umieszczona na YouTube, a następnie na stronie poświęconej księdzu Mirosławowi Mikulskiemu. Czy na to się pan też zgadza? Tak, oczywiście. Dobrze, no to proszę zaczynać, proszę opowiadać. Proszę pana, no zacznę od tego, że ja pochodzę również ze wsi i też z województwa kieleckiego. No jeśli miałbym już tak bardziej szczegółowo, no pochodzę z takiej niezamożnej bardzo rodziny, a wręcz dość ubogiej, powiedzmy, jak na owe czasy, jeśli w ogóle na wsi wtedy ktoś był jakimś człowiekiem zamożnym. No ale niektórzy tam, powiedzmy, byli. Myśmy raczej zabiegali o to, żeby człowiek był niegłodny i w różny sposób się staraliśmy. Były tam dwie morgi, tak zwane ziemi. No to człowiek tam, jedna krowa, która była taką naszą żywicielką i tego, i parę kurek i tak jakoś to wszystko żydko, proso, jakiś tam gryka, powiedzmy, no to już takie zimowe zapasy się z tego robiło, jakieś tam parę jabłonek, parę wiśni i to wszystko było przerabiane bardzo starannie i bardzo tego, żeby to przez zimę jako tako przetrzymać. Z tego co wiem, no to przecież nie jest, ksiądz Mikulski również pochodzi z województwa kieleckiego, ale zupełnie z innej strony. Ja tu jestem z tej strony tutaj Opuszno, Końskie, tam bliżej, zupełnie z innej strony. Myśmy się spotkali, ja nie potrafię tak szczegółowo powiedzieć, w którym roku, w tak zwanym małym seminarium duchownym u księży Salwatorianów w Krakowie. To jest Kraków Zakrzówek. Jak z tego co pamiętam, to ulica Świętego Jacka 16, to jakoś mi się żyło w pamięć. No i myśmy tam ze sobą byli ponad dwa lata, jak się orientuję. On był z bratem swoim również, z Marianem. Z tego okresu zachowało się tam wiele zdjęć. Myśmy się może... Znaczy, przepraszam, ten Marian też był w seminarium niższym, duchownym? Tak. On jest w tej chwili farmaceutą, raczej już jest w stanie spoczynku. Po farmacji był szefem wojewódzkiego takiego związku aptekarzy. Czy związku, czy to się może trochę inaczej nazywa. Ale w każdym razie dlatego prowadził chyba dwie apteki, miał chyba prywatną aptekę. No i my się widzieli później, bo on również był ze swoim synkiem wnukiem, przepraszam bardzo, bo jego syn Mariana był znakomitym sędzią piłkarskim, pierwszoligowym, no nawet i międzynarodowe chyba zaliczał. Już się teraz wycofał, jest lekarzem, a córka Mariana wyszła za mąż, z tego co pamiętam, za Francuza i we Francji aktualnie mieszka. Z Mariankiem tam od czasu do czasu swoje życzenia ewentualnie przekazujemy i to na tym się kończy nasze, że tak powiem, no... Kontakty, no. Tak, kontakty. Natomiast z księdzem Mikulskim, no to już od... No 20 to na pewno, bo to też tak nie chciałbym tu, powiedzmy, są różne wersje podawane. Według mnie to jest 22 lata. A mógłby pan coś opowiedzieć o tych latach w tym niższym seminarium duchownym Salwatorianów? Tak, proszę pana, no co ja bym mógł powiedzieć, no byliśmy chowani w bardzo dużej dyscyplinie, musieliśmy wykazywać dużo cierpliwości, pokory. No to był taki regulamin dość ostry, jak na takie dzieci, ale dawaliśmy sobie radę, no może tam niektórzy nie wytrzymywali, nam się jakoś udało to wszystko przetrzymać, no więc co tam jeszcze, no
w ogóle to był taki radosny i przyjemny okres, bo myśmy strasznie byli, że tak powiem, ciągnęli, ciągnęło nas do sportu, gdzie jakąś szmaciankę się gdzieś zdobyła, broń Boże, piłkę skórzaną, to żeśmy rżnęli, walili poza różnymi tam regulaminami i tak dalej, co było też nie za bardzo dobrze przyjmowane przez przełożonych, powiedzmy, i tego. No, trzeba było wcześniej wstawać, msza, taki z tego, co to już się pozacierało w pamięci, ale powiedzmy chyba o 6 trzeba było się budzić na mszę świętą, zwykle się służyło do mszy, czasem 2 razy dziennie. No później tam powiedzmy porządki sali i tak dalej, swanie łóżek, to sprzątanie, bo to nikt tam, no bardzo skrupulatnie to trzeba było, że tak powiem, czynić. No bo uwagi różnego typu i można było stracić jakieś tam, no różne były tego typu takie dość ostre, może nie sankcje, ale dyscyplina. No ale to się w sumie przydało. Ja teraz jak wstaję, to pierwsza rzecz, to już jest taki nawyk, to pierwsza rzecz to łóż kościele, wietrze ściele i tego nigdy nie wyjdę, żeby nie było posłane, czy gdzieś tam to tak zostało i tak jest i chyba, no oczywiście już to zostanie, bo no, no więc tam wiele rzeczy, no co, no trzeba się było później uczyć, to było, no w programie dziennym, powiedzmy, tej godziny ciszy i nauka własna, powiedzmy, oprócz tego, że te lekcje normalne od godziny 8, powiedzmy, do 13, obiad, czy jakaś tam, jak teraz byśmy to nazwali, siesta, ale myśmy zwykle tam, jakaś skocznia była, jakieś piłki i tam się waliło w to do niemiłosiernie dużo i nie tego. Co muszę nadmienić, że ksiądz Mikulski akurat w tym okresie, przecież nikt nie przypuszczał, że my się spotkamy, on jako duchowny, a osoba świecka, że się po 30 tam paru latach spotkamy i on zajmuje się, bo jeśli te obozy, no obozy mają charakter taki, powiedzmy, no bardziej sportowy niż religijny, tak bym to powiedział. Ale zaraz do obozu zaraz przyjdziemy, ja jeszcze bym wrócił do tamtego okresu, to znaczy tak, o tym seminarium niższym, znaczy już więcej tam z tego seminarium pan nic nie pamięta, tak? Nie, no tam właściwie, no wszystko pamiętam, tylko że no to, że trzeba się było uczyć, że to nie tego, że i tak dalej, no istotna jest rzecz, że w okresie tak zwanego, powiedzmy, nasilenia się, powiedzmy, no stalinizmu, bo to były lata 50., początek 50., to tego, to myśmy to też odczuwali w jakiś sposób, chociaż jedzenie mieliśmy zapewnione, duże ogrody były, dużo tam ziemi, tam powiedzmy oprócz księży, to i my trochę tam żeśmy pomagali, tak jak ja sobie przypominam, ale byli tak zwani bracia, którzy tam ogrodnikami byli, no powiedzmy coś tam siali, coś tam zbierali, warzywa i inne rzeczy i tak dalej. To jest na Zakrzówek, to jest taka peryferyjna dzielnica Krakowa, ona w tej chwili, ja nie byłem od 50 lat, chociaż później dwukrotnie jeszcze w Krakowie byłem, jako tam powiedzmy, bo szkołę felczerską kończyłem w Krakowie, tam startowałem, biegałem, tam różne tam rzeczy jeszcze i tak z sentymentu to tam odwiedziłem to, no co mogę jeszcze, co ja zapamiętałem jeszcze na przykład naprzeciwko tych naszych, powiedzmy, no seminarium, były kamieniołomy, to jak gdzieś pamiętam i ciągle słychać było detonacje w tych kamieniołomach. Z tego, co sobie później u tego, to pracował Jan Paweł II, powiedzmy, wiem że tam jest, chociaż później jeszcze w Solwaju z robotnikami, zdaje się, tam gdzieś jak ktoś wyczytałem, ale tam też. Więc to było takie bliskie sąsiedztwo tych kamieniołomów. One były pozyskiwane, powiedzmy, no,
No chyba do celów budowlanych czy innych jakichś tam na tego, ale też bardzo dobrze pamiętam, powiedzmy, w okresie zimy na przykład takie tam jakieś łyżwy mieliśmy, albo takie pałąki od wiader się pod buty się podkładało, różne takie konkursy, skoki te, a były zbiorniki wodne na przykład i myśmy właśnie naprzeciwko tam w kierunku tych kamieniołomów jakieś tam, powiedzmy, woda jakaś tam taki akwen, ale nie, on wysychał zwykle i w okresie letnim go nie było, no powiedzmy, na te, więc myśmy tam też jakieś tam różne zabawy, różne to, no mieliśmy jakby do tego duże skłonności, powiedzmy, to nas jakby wyróżniało spośród wielu kolegów, bo i tak się składa, że jedno z wielu zdjęć, jakie tam mamy razem z księdzem Mikulskim, no to jedno jest takie bardzo charakterystyczne, gdzie tam stoi nasza drużyna, a my jesteśmy leżąc głowami na piłce praktycznie i tego, Miruś tamtego, no być może, że pan będzie miał okazję to zobaczyć albo poprosić, bo ma ksiądz Mikulski, bo on, ja go też mam, właśnie od niego. A co robiliście w wakacje, ferie, czy jechaliście do domu? W wakacje i te rozjeżdżaliśmy się do domu. I później rozstaliście się, jak zamknęli komuniści seminarium? Tak, to były mocne były, że tak powiem, no, okres takich bardzo trudnych czasów dla Kościoła i dla ludzi. To był taki jakby apogeum, powiedzmy, stalinizmu. I później nas, no wiedzieliśmy, ponieważ moi rodzice koło Warszawy się przeniesie do pracy, do PGR-u, a właściwie to była taka firma, tego nie chciałem zweryfikować, bo nie mam z kim, ale bracia Hozer pod przymusem państwowym, taka spółka. I taka pieczątka, bo ja to pamiętam, prawdopodobnie biskup, czy arcybiskup już teraz, Henryk chyba Hozer, to może być jakaś tam, powiedzmy, rodzina, czy jego bracia, czy coś takiego, no ale trzeba by zapytać. Ta miejscowość się nazywała niedaleko Grójca Pawłowice. To jest jak się, powiedzmy, Warszawa Południe, tam, no i później Piaseczno, Mysiadło, tam Szczaki, Złotogłos, pamiętam te stacje wszystkie, tam Starczyn, Zalecie Górne, Dolne i tak dalej. Ale przepraszam, czy w tym okresie, to znaczy bezpośrednio po zamknięciu seminarium niższego Serwatorianów, czy widywaliście się z Mikulskim? Nie. Już nie. Czyli najbliższe spotkanie później nastąpiło dopiero po 30 latach? 33 chyba, tak dokładnie, tak około 33 i zaraz powiem, w jakich okolicznościach. Nie zdążymy, bo tutaj nam się kończy rozmowa, także o tym porozmawiamy w następnej rozmowie za chwilę. Dobrze? Dobrze, wyłączyć się ma? Tak jest, dziękuję bardzo. Na razie.